Cześć, witam Was na lotnisku w Katowicach imienia Wojciecha Konfartego. Dzisiaj postaramy się obejrzeć to lotnisko dokładnie, a tym razem, chociaż wątpię, że mi dadzą wejść do hangaru albo przez odprawę, pozwiedzamy sobie to lotnisko, poznamy jak tutaj jest na lotnisku, może uda mi się coś porobić, jakieś też zdjęcia. A zapraszam Was tym razem na wstęp dzisiejszy. Mam nadzieję, że informacje o lotnisku, które dla Was przygotowałem, będą ciekawie. No to zaczynamy zwiedzanie, drogę, a ja Was teraz zapraszam na wstęp. Cześć, z tej strony Jaca. Dzisiaj, z racji tego, że jutro będzie ta niespodzianka, to już mogę Wam powiedzieć, gdzie... Ja jednak się dowiedziałem, że niestety, przez odprawę niestety nie można przejść, ale będzie można filmować lotnisko, to jest fajne, do hangaru też nie będzie można wejść, bo to tutaj, no to teraz idę zająć miejsce, gdzie będę kręcił film. Zrobię zdjęcie tablicy odlotu. O, przede mną właśnie jest. I Was zrobię i też wrzucę na relację. Patrzcie, ja Wam pokażę tutaj, powiem, że tutaj są sklepiki, można to sobie kupić. Ja Wam powiem od razu, że niestety przez odprawę nie przejdziemy. Niestety.
No i tutaj taka ciekawostka. Na początek, jak chce się gdzieś lecieć, to tak, najpierw widzicie, tam kontrola biletów jest. Potem trzeba jechać właśnie ruchomymi schodami do góry, czyli o właśnie tamtymi. I tam chce się, tam trzeba przejść przez odprawę bezpieczeństwa. No i szczególnie pamiętajcie, że na lotnisku trzeba wam być zawsze 2 godziny przed wylotem. Tutaj zaraz zbliżamy się do odlotów. I tutaj ja teraz wam pokażę. Tutaj mamy tak. Poloty się zmieniają. Ale tutaj mamy tak. Dortmund, Oslo, Katania, Londyn, lot Warszawa. Więc bardzo fajne loty. Jeszcze ja wam tu pokażę. A czajcie, że... Proszę o uwagę, ostatnich pasażerów podróżujących linią Fly Egypt do Hurghady numer rejestru T1504. Musimy o przygotowanie biletowego bagażu. Tam tutaj sprawdzałem bilety, ale tego mi nie pozwolono. Tutaj przejdziemy do końca tego lotniska. No i będziemy jechać na górę, chociaż nie pozwolili mi, żeby nagrać kontroli bezpieczeństwa. Ale jeszcze spokojnie. O! Ja może, nie, może w październiku się uda polecieć do, tutaj mamy BNW ten MX, bardzo fajne BNW jest tutaj. No i tutaj są bardzo fajne wyloty, nawet są połączenia do Katanii, gdzie ja w październiku, nie wiem, zamierzam lecieć. Są połączenia do na przykład na Maltę. Wszędzie są połączenia, ale powiem wam, największe lotnisko, bo Katowice mają też fajne lotnisko. O, właśnie tak. Powiem wam tak, największe lotnisko w Polsce to jest oczywiście Warszawa Okęcie, bo to jest jedyne. Na Warszawie byłem też, ale dawno temu. Jeżeli chodzi o ten port lotniczy, to ma, ale ten port lotniczy ma czytajcie, największy pas o długości, który jest łącznie 3000 metrów. To jest największy pas lotniczy w Polsce. To jest bardzo ciekawy port lotniczy. No i powiem, że tutaj za niedługo będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo w październiku zamierzam polecieć, chociaż nie wiadomo, czy się uda, do Katanii, do Włoch, chociaż chciałbym bardzo polecieć, ale z biurem podróży może się uda, ale to zobaczycie. No, powiem, robi wrażenie. No to zwiedzamy dalej. Tutaj szczególnie są wyloty do prawie wszystkich, a jeżeli chcecie lecieć na przykład do USA w Katowic,
to można także z Katowic do Warszawy i z Warszawy do Katowic. Ja wam bardzo polecam, chociaż leciałem, pamiętam jak 2 lata temu leciałem stąd do Aten, to było bardzo fajne. W sumie nie wiecie, ale moją pasją są od małego samoloty. Bardzo kocham latać i latanie to mi sprawia wielką przyjemność. Ja się kiedyś bałem latać, ale mój tata mnie przekonał, że nie ma tego się bać. No i teraz pokażę wam wieżę kontroli lotów, bo czas do niej pójść, no to idziemy. No to teraz idziemy do wieży kontroli lotów, która się znajduje dalej się znajduje, ale idziemy cały czas, a szczególnie jak macie problem z lotami, to polecam wam aplikację Flyradar. Ja ją mam i z niej korzystam, jestem bardzo zadowolony, a my idziemy do wieży lotów, która powinna być bardzo blisko. Nagram gdzieś tak 10-minutowy, 10-sekundowy i będzie też dostępna w filmie. No to trzeba przez ulicę przejść. Oj, tam już widać wieżę kontroli lotu. Dobra, czas na. No jak widzicie, jesteśmy teraz na zewnątrz. No wyszłem teraz z lotniska i tu wam mogę pokazać, że za tą szybą są terminale. I tam jest, tutaj na przykład jesteśmy przed terminalem B, tam jest terminal A, a tam jest terminal C. No i idziemy, ja wam pokażę, zaraz przejdziemy w drugą stronę i wam też pokażę, jak to lotnisko wygląda. I teraz tutaj mamy tutaj jest terminal A pokazany i wróciliśmy do środka, gdzie teraz pokażę wam ponownie. Tutaj mamy takie wybory i serio bardzo się opłaca. No to myślę, że już czas najwyższy wracać do domu po tym dniu dzisiejszym. Bardzo było fajnie na lotnisku. Szkoda, że się nie udało wejść do hali odlotów, ale jak będziemy gdzieś lecieć, to może jak będę gdzieś leciał, to może uda się sfilmować to miejsce. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo już za niedługo będzie pojawić się film z Fryderyków. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Jaco.